Hola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 11 odcinku naszego podcastu prowadzonego w ramach bloga No Camp Nou. Dzisiaj rozmawiamy praktycznie o jednej kwestii, to znaczy o tym, że Leo Messi jednak zostaje w Barcelonie i oficjalnie potwierdził to w wywiadzie dla portalu goal.com. Zahaczymy też trochę o Mercado, czyli okienko transferowe, które nadal trwa. Jeżeli słuchaliście nas wcześniej, to powinniście zauważyć jedną dużą różnicę w stosunku do naszych pierwszych 10 podcastów, a mianowicie popracowaliśmy nad jakością dźwięku, z której no, nie byliśmy osobiście wcześniej zadowoleni. Ta zmiana na plus jest możliwa m.in. dzięki Waszemu wsparciu poprzez serwis Ko-fi, gdzie możecie nas wesprzeć drobną kwotą pieniędzy, kupując nam wirtualną kawę. Więc jeżeli lubicie nasz program, to link do serwisu znajdziecie w opisie podcastu. A teraz już przechodzimy do samej rozmowy. Dajcie nam znać, jak wy odebraliście tę całą telenowelę z Messim, bo możliwe, że macie zupełnie inne przemyślenia niż my. Chętnie was usłyszymy. Vamos! Ja się nazywam Adrian Małkowski, a ze mną jak zwykle jest Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. Michał, cieszysz się, że Messi zostaje w Barcelonie na kolejny sezon? Wiesz co, powiem ci szczerze, że to samo pytanie, nie jesteś już pierwszą osobą, która dzisiaj mi je zadała. Takie samo pytanie zadał mi Krzysiek Rot podczas nagrywania programu czy audycji Estadio Weszło, która ukaże się we wtorek. I powiem szczerze, że jak wtedy mu powiedziałem, że nie wiem, bo chyba jeszcze tego nie przetworzyłem, tak ta sytuacja się przez te parę godzin nie zmieniła. To znaczy egoistycznie się cieszę, bo fajnie będzie jednak mieć opcję go pożegnać i jeszcze oglądać go w koszulce Barcelony chociaż przez najbliższy rok, ale też mi jest go strasznie szkoda po tym wczorajszym wywiadzie, bo widać, że no, zwyczajnie po ludzku mu współczuję. No nie takiego wywiadu, na pewno się spodziewaliśmy na sam koniec tej całej telenoweli, nie sagi, tylko telenoweli, jak to nazwaliśmy, prawda? Myśleliśmy, że no to ta cisza ze strony Messiego jest spowodowana tym, że on po prostu podjął decyzję, będzie swoje walczył, natomiast ta cisza była spowodowana bardziej tym, że po prostu on nie chciał na warunkach, które zostały mu narzucone, przekazywać tego, co myśli. I jak w końcu przekazał, to była to prawdziwa bomba. Ja przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że ten wywiad ukazał się z portalu Goal, a nie dla którejkolwiek z lokalnych gazet, prawda? To był pierwszy taki ewidentny pstryczek w nos dla tych wszystkich pismaków lokalnych, którzy chodzą na pasku Bartomeu i sieją propagandę i właściwie tego wszystkiego, co się działo tutaj na miejscu, nie przekazują w żaden obiektywny sposób, prawda? To było chyba ewidentne. Od tego możemy zacząć. Tak jak mówisz, po pierwsze wywiad jest w Gol.com, po drugie te katalońskie media przez całą tę aferę czy telenowelę w ogóle ograniczały się do podawania tylko i wyłącznie informacji, które im filtrował jak zwykle klub. Natomiast ze strony Messiego wydaje mi się, że nie miały zbyt dużo. No, oni jedyne co robili, to jeździli za nim, co też było dość żałosne, za nim czy za jego ojcem po Barcelonie. Natomiast tak jak mówisz, no po pierwsze wywiad na stronie Gol.com, po drugie wywiad wprawdzie udzielony hiszpańskiemu dziennikarzowi, co jest dosyć oczywiste ze względu też na kwestie językowe, ale nie związane bezpośrednio z katalońskimi mediami. Po trzecie wszystkie newsy, znaczy pierwszy news o odejściu brazylijski dziennikarz, potem kolejne jeśli chodzi o biuro faksji, kolejne jeśli chodzi już o to pozostanie argentyńskie media, a Katalończycy no, ze strony Messiego nie dostali nic, tak? I myślę, że też nie bez powodu o tym wspomniał w wywiadzie, mówiąc, że to go bolało, tak? Że wspomniał wprost, że doprowadzono do tego, że barcelonizmo, że kibice zaczęli wątpić w to jego przywiązanie do klubu, w miłość do klubu, więc jeżeli nas słucha ktoś, kto rzeczywiście też tym mediom uwierzył i tak to stwierdził, no to pora się uderzyć w pierś, bo kapitan chyba wczoraj dał dowód, że wcale to nie wygląda tak, jak było nam to przedstawiane. Przede wszystkim jak ktoś po 20 latach kariery Messiego nadal wątpi w jego barcelonizmo, to jest po prostu dbanem moim zdaniem. Tak to trzeba nazwać. Jeżeli ktoś myśli, że tutaj Messi stawiał się powyżej klubu i że miał jakieś swoje osobiste intencje, które chciał zrealizować przeciwko klubowi, no to myślę, że dał temu odpowiedź w tym wywiadzie, bo on mógł iść na wojnę z klubem, prawda? I to było ewidentnie zaznaczone. My sobie może przeanalizujmy takie kilka z tych najistotniejszych wypowiedzi Messiego z tego wywiadu.
Ja sobie je wypisałem. To, co mnie akurat zainteresowało najbardziej. Być może ty będziesz miał jakieś inne cytaty, które ciebie poruszyły. To ja może pozwolę się tylko wtrącić, że wywiad jest oczywiście po hiszpańsku, jest tłumaczenie na angielski, nie wiem, czy na pewno są też tłumaczenia na polski, natomiast nawet ludziom, nawet naszym słuchaczom niehiszpańskojęzycznym absolutnie polecam, żeby sobie ten wywiad w oryginalnej wersji puścić, żeby posłuchać nawet tonu głosu Messiego i żeby obejrzeć z jaką miną on niektóre kwestie wypowiada i czy to jest decyzja szczęśliwego człowieka, bo do tego sobie jeszcze przejdziemy. Ja słuchałem tego wywiadu chyba już 3 razy od wczoraj. Najpierw go w ogóle przeczytałem na stronie internetowej, bo byłem w drodze w metrze i po prostu był taki hałas, że nie słyszałem na słuchawkach z YouTube'a, co Messi mówi, więc najpierw go po prostu przeczytałem. Później w domu go obejrzałem, faktycznie już wiedząc, co powiedział i patrząc na to, jaką ma mimikę, gesty i tak dalej. I w końcu za trzecim razem jeszcze raz go przeczytałem w tłumaczeniu polskim, które wziąłem z fcbarca.com, także polecamy. Bardzo dobra robota, brawo. I też będę się na tym tłumaczeniu opierał. Przede wszystkim Messi mówi, że zawsze mówił, że chciał skończyć tu karierę i że chciał zostać, prawda? No to jest oczywiste, ale jednak nie do końca dla wszystkich, jak się okazuje, bo ja jestem na 100% pewien, że gdyby tutaj w tym klubie wszystko hulało i działało chociaż w połowie tak, jak powinno, bo w tym momencie nie działa prawie nic, to myślę, że w ogóle byśmy tej całej telenoweli nie mieli. Nie było problemów z odejściem Messiego od początku jego kariery. Przypomnijmy, Messi tutaj przyjechał jako nastolatek, tutaj się praktycznie wychowywał. No właśnie mija 20 lat, równo praktycznie. Tak, więc jak to wspomniał Ruben Uria, ten dziennikarz, który przeprowadzał ten wywiad z Messim, za chwilę jego dzieci będą praktycznie w wieku tym samym, co Messi, kiedy przyjeżdżał do Barcelony. No tutaj trochę przedobrzył, ale faktycznie no aż tak bardzo dużo im nie brakuje. Także to też daje nam skalę tego czasu. No to są 2 dekady, prawda? W życiu każdego człowieka to jest kupa czasu. I ja myślę, że faktycznie tak by było. Natomiast Messi w pewnym momencie po prostu się wypalił i miał po prostu dosyć ciągnięcia tego wózka dalej. Myślisz, że na ile wpływ na to, co się działo w ostatnich tygodniach z Messim, z tą całą dramą, miał Bayern i wynik 8-2. Myślę, że to faktycznie było tak, jak on powiedział, że mówił prezydentowi wcześniej już, że chce odejść, czy być może jeszcze się zastanawiał, ale to 8-2 to już była taka kropla przelewająca czarę goryczy. No wiesz, jeżeli nam tak Leo powiedział, że mówił już wcześniej, że cały sezon o tym rozmawiali, no to nie miałem powodu, żeby mu nie wierzyć. Natomiast nie da się ukryć, że pewnie nie było to bez wpływu, tak? No bo jeżeli głównym jego argumentem jest to, że nie podoba mu się projekt sportowy, no to każda kolejna porażka tylko te wątpliwości zwiększa, a już taka porażka no jest ostatecznym dowodem tego, że jego zdanie było słuszne, tak? Czyli jeżeli on wcześniej mówił, nie podoba mi się projekt sportowy, nic nie wygramy, a przecież on mówił, że nie wygramy tej Ligi Mistrzów wcześniej i wtedy też się część osób na niego rzuciła, że jak kapitan może tak mówić, no to z Bayernem przyszło tylko i wyłącznie potwierdzenie tego stanu rzeczy, więc nie sądzę, że to było coś, co zmieniło jego decyzję. To było tą kroplą, która ostatecznie przelała już te czarę goryczy i spowodowała, że utwierdził się w tej swojej decyzji, ale ona chyba była podjęta wcześniej, tak? No jeżeli Leo rzeczywiście interpretował ten kontrakt tak, jak powiedział, że go interpretował, czyli że ma poczekać do zakończenia sezonu i wtedy ma się zdecydować, no to sezon dla Barcelony jednak zakończył się meczem z Bayernem, tak? Nie da się ukryć. Tak. I on też mówił, że w całym tym sporze z prezydentem, też zwróćmy uwagę na to, że przez cały wywiad ani razu nie użył nazwiska, tylko cały czas mówił o prezydencie, także no, stosunki między oboma panami są naprawdę napięte, myślę. Więc mówił o prezydencie, że no, informował go wcześniej, że dał mu swoje słowo, prezydent w sensie, że będzie mógł na koniec sezonu podjąć decyzję, prawda? I on był, według Messiego, on był święcie przekonany, że będzie w stanie to zrobić, a później na koniec sezonu okazuje się, że przecież on musiał dać znać do 10 czerwca, jeżeli będzie chciał nie przedłużać swojego kontraktu, jeżeli będzie chciał odejść, tylko że 10 czerwca my nadal byliśmy w grze w La Liga, bo przecież przez pandemię wszystko się przesunęło. Nawet nie wróciliśmy do gry jeszcze w La Liga, bo my wracaliśmy chyba w połowie czerwca, chyba 11 czerwca w ogóle wracała, no właśnie, Liga, więc on teoretycznie musiał... Tak, więc było to absurdalne, że on miałby wtedy podejmować decyzję i Messi, ponieważ jest, myślę, facetem no, dosyć
prostolinijnym w gruncie rzeczy i uczciwym i na pewno nie jest takim kombinatorem, oszustem jak Bartomeu. Myślę, że tak po prostu to zinterpretował, mówi, że teraz to nie jest moment na to i faktycznie to nie był moment na to. Tak, natomiast tutaj to też jest od razu kamyczek do ogródka. Ja ci powiem szczerze, że uważam, że no mówię, no Messi, on od tego ma ludzi, tak? Mówiąc wprost, nie on sobie ten kontrakt napisał, nie on tam siedział i negocjował, tak jak nie on odpowiadał za swoje rozliczenia podatkowe. On się zajmuje grą w piłkę, no i tutaj znowu, jeżeli nie słuchaliście nigdy Leo Messiego tak w dłuższej wypowiedzi, no to tutaj jest fajna okazja. Powiedzmy sobie szczerze, kompetencje społeczne nie są jego najmocniejszą stroną, tak? On przemawia na boisku, nie wygląda na człowieka, który te wszystkie zawiłości w ogóle rozumie, czy chce zrozumieć, jeśli chodzi o kwestie prawne i otacza się moim zdaniem niewłaściwymi ludźmi, tak? Nie wiem, na ile wpływ tutaj ma zły jego ojciec. To już jest nie pierwsza gwiazda Barcelony, u której wynikają problemy w związku z jakimś przerostem ambicji i no, mówiąc brutalnie, żerowaniu na własnym dziecku, tak jak to robił i Neymar senior i tutaj robi to Jorge Messi moim zdaniem. No i też kamyczek do ogródka największej w Hiszpanii kancelarii prawnej. No, ja będę pierwszym, który zawsze będzie bronił prawników, jeżeli nie wiadomo, co się stało, bo czasami jest tak, że można zgnoić prawników, a się okaże, że oni radzili dobrze, natomiast klient po prostu tej rady nie posłuchał, tak? Prawnik nie wykonuje przez pracę za klienta, tylko mu doradza. Ale jeżeli taka była rada, że no, możesz poczekać do zakończenia sezonu, czyli powiedzmy do sierpnia, no to była to zła rada, tak? W kontekście tego, że można było przewidzieć to, że Bartomeu wcale niekoniecznie będzie chciał się na to zgodzić, a opcja udowodnienia racji przed sądem nie jest z kolei interesująca do Messiego. Zgadza się. No i w końcu Messi mówi, że nie mógł Barcy wziąć do sądu. Nie chciał, żeby tak to wszystko się zakończyło, ponieważ to jest klub, który dał mu wszystko, który go przygarnął właściwie, kiedy był nastolatkiem. I kiedy, przypomnijmy, wcale jego kariera nie przedstawiała się tak różowo, bo były wątpliwości, czy on będzie w stanie ze względu na swój wzrost chociażby profesjonalnie w piłkę grać. I wtedy Barca zafundowała mu tą terapię hormonalną, którą dzięki której mógł dobić do, powiedzmy, takiego normalnego wzrostu dla piłkarza. Messi był smutny w trakcie sezonu, o tym mówił, że cierpiał, to jest takie hiszpańskie słowo, że cierpiał i że nie był ani na treningach, nie był szczęśliwy, ani nie był w szatni szczęśliwy, ani no, na boisku, co akurat na boisku to widzieliśmy wszyscy, prawda? Szczególnie w ostatnim meczu ciężko było, żeby szczęśliwy był. I dlaczego to się wszystko dzieje? No bo nie ma żadnego projektu sportowego i tutaj cytat, prawda jest taka, że od jakiegoś czasu nie ma projektu ani niczego. Żongluje się i zakrywa dziury w miarę upływu wydarzeń. No tak, no i to jest bomba, tak? Ten cytat, który powiedziałeś, to jest bomba, to jest kapitan zespołu, który wprost, publicznie wyraża niezadowolenie z tego, jak ten zespół wygląda. To nie jest zarzut do kolegów, to nie jest jakaś nielojalność stosunkowo do kolegów, możemy sobie powiedzieć od razu, tylko jest to zarzut do architekta czy do projektanta, którym jest niewątpliwie prezydent, którego jak wspomniałeś, no, nazwisko niby nie pada w tym wywiadzie, ale i tak wiadomo o kogo chodzi. Zbrodniarz wojenny Josep Maria Bartomeu. No to jest mocny cytat. No, jeżeli on mówi wprost o zakrywaniu dziury w całym, dziury, tak, o zakrywaniu dziur w miarę upływu wydarzeń, to znaczy, że nikt nie ma jakiejś koncepcji, nikt nie ma planu, czyli to, o czym sobie my tutaj mówimy, to jest no to dokładnie sobie tak, to mówić, jest dokładnie tak? To samo, co my też widzimy, będąc daleko od klubu, bo my nie jesteśmy przecież wewnątrz klubu, prawda? Jesteśmy no, przy nim, śledzimy to, ale no, nie mamy żadnych insajderskich informacji i widzimy to doskonale, że tak to mniej więcej wygląda. Dla mnie na przykład takim czymś było kupienie Griezmana. Kupiliśmy tego Griezmana nie wiadomo po co, wydaliśmy na niego masę kasy, on nie do końca chciał rok wcześniej do nas przyjść i teraz przychodzi za 120 milionów, nie wiadomo gdzie ma grać. Tak, no ja myślę dlatego, że pojawiła się ta plotka też kilka dni temu, no tych plotek oczywiście było całe mnóstwo, ale pojawił się taki news, który był tłumaczony u nas na polskim Twitterze, że Messi rzekomo odchodzi dlatego, że sprowadzono Griezmana, a nie Neymara. Natomiast to nie chodzi o personalia, że Griezmann, a nie Neymar, tylko chodzi właśnie o to, że Griezmann jest po prostu jakimś zakrywaniem dziury, która nawet nie wiadomo gdzie istnieje i on tej dziury nie zakrywa, bo nie odpowiada żadnej pozycji. To nie jest tak, że Griezmann jest słabym piłkarzem nie, i czy, że Messi go nie lubi, bo nie gra z niego, nie gra z nim w padla albo nie wiem co, tylko po prostu uważa, że to nie jest, że to jest ruch bez sensu, tak? Bo jest. Bo z perspektywy futbolowej dokładnie dużo lepiej przydałby nam się Neymar,
który mógłby grać na skrzydle i odciążyłby w kreowaniu akcji w driblingach Messiego niż Griezmann, który no... Tak, więc ja myślę, że i ten Neymar nie jest takim, nie chodzi o to, że Messi jest przyjacielem Neymara i chciałby, żeby konkretnie Neymar wrócił, ale Neymar też jest takim symbolem, kiedy ten atak ostatnio dobrze działał, tak? No, mówiliśmy o najlepszym ataku w historii Barcelony, mieliśmy słynne tridenty, w którym każdy miał swoją rolę, które dobrze ze sobą współpracowało, każdy wiedział, gdzie ma grać, co ma grać i jak to powinno wyglądać, tak? A teraz mamy mnóstwo zawodników o różnym profilu w ataku, no bo nie oszukujmy się, że to jest to, co Messiego będzie najbardziej obchodzić, czyli atak i pomoc, bo to z nimi głównie te piłki będzie wymieniać. No i nagle on wychodzi i tutaj niby ma Dembele, jeżeli już gra, który jest typowym skrzydłowym, niby ma Griezmana, który gra nie wiadomo gdzie, niby zaraz będzie miał Coutinho, który też nie wiadomo gdzie ma grać. No i tak trochę ciężko się w tym wszystkim odnaleźć, tak? On, nie dziwię się, że to, co on robi na boisku, to jest trochę to, co robi Bartomeu według jego słów w projekcie sportowym, czy przy jego braku, czyli zakrywać dziury w miarę upływu wydarzeń. To jest mniej więcej, moim zdaniem, dokładnie to, co Leo robi na boisku, bo nie ma projektu sportowego i on na tym boisku właśnie mówi, kurde, tu jest dziura na prawym skrzydle, dobra, pójdę tutaj, ale widzę, że nie radzą sobie z rozgrywaniem, no to cofnę się do środkowej linii, ale nie ma tutaj kto strzelić bramki, no to jednak muszę zapieprzać tutaj, nie? I tak trochę z racji tego, że chaotycznie jest ten klub prowadzony, to potem wymaga się tego chaosu na boisku i to on to dziury musi łatać. Dokładnie. O tym, co wspomniałeś z Griezmannem i z Coutinho, no to myślę, że jeszcze będziemy rozmawiać, bo właściwie mamy w tym momencie trzech piłkarzy, którzy razem z Messim, którzy się dublują na swoich pozycjach, bo to są trzej piłkarze, którzy będą grali w środku. Messi jest coraz mniej skrzydłowym, coraz mniej będzie miał tej dynamiki, on musi wejść do musi zejść z tego skrzydła bardziej, będzie musiał wchodzić do środka. Ja w ogóle myślałem, że będziemy go z czasem cofać, żeby on grał za napastnikami, żeby został takim naszym, powiedzmy, Iniestą rozgrywającym trochę, wchodzącym z drugiej linii, ale no właśnie, to co wspomniałeś, łata dziury, bo kto ma strzelać bramki? I to mieliśmy nawet, widać było to przecież w statystykach poprzedniego sezonu. Mieliśmy Messiego, który jednocześnie strzelał, jednocześnie asystował na skalę niespotykaną wcześniej, dlatego że po prostu musiał to robić. I wróćmy teraz do tego, co się dzieje dalej. Messi dalej daje taki wywiad bombę, mówi o zarządzie, mówi, że też, że prezydent go oszukał, prawda? To też było no, potężne oświadczenie, bo wspomniał o tym, że przecież on mówił z Bartomeu i chciał, że będzie chciał odejść i tak to prezydent odwlekał, aż w końcu stwierdził Messi tutaj cytat, że nie dotrzymał swojego słowa. I co dzieje się dalej? Nic. Na stronie FC Barcelony przez 3 godziny jako główny news wisiała informacja o tym, że tam, że Coutinho wraca do treningu bodajże. Teraz wisi o sparingu z Gironą. Ale później jeszcze pojawiła się informacja na Twitterze, bardzo taki post, że cytat z Messiego, oczywiście wyrwane to z kontekstu zupełnie, dam z siebie wszystko, moja miłość do Barcy się nigdy nie zmieni. No jasne, oczywiście, my w to nie wątpiliśmy, przynajmniej ci kules, którzy mają mózgi. Ale to jakby nie było clue całego tego wywiadu. To nie było do końca to, co oni powinni z tego wywiadu zacytować, prawda? Natomiast jest to Twitter oficjalny klubu i no nie, też nie spodziewałbym się, żeby napieprzał w zarząd, który zatrudnia ludzi prowadzących Twittera, prawda? Natomiast cała ta sytuacja była dosyć absurdalna. Jasne, no generalnie też wspomniałeś o tym, że no nie dla całego barcelonizmu może ta sytuacja jest jasna i moim zdaniem warto rozmawiać czy wyjaśniać, jak my to widzimy. I dlatego też wypisaliśmy sobie takie 3 opinie, z którymi się przez ostatnie kilka dni spotkaliśmy i z którymi się nie zgadzamy. I może powiemy sobie chwilę, dlaczego się nie zgadzamy, tak? Pierwszą z nich jest to, nazwijmy to pogromcy mitów. Pierwszym tym mitem jest to, że Bartomeu wygrał wczoraj wojnę z Messi. Co ty na ten temat myślisz? Myślę, że jeżeli rozpatrujemy to w kategorii takiej zero-jedynkowej, to faktycznie Bartomeu wygrał tę wojnę w tym sensie, że osiągnął swój cel.
celem Messiego było co? Odejść z Barcelony i to Messi w tym wywiadzie też podkreślił, że to była jego decyzja. Była to ciężka decyzja ze względu na oczywiście miłość do Barcy, rodzinę i tak dalej, prawda? Ale to był jego cel. Celem Bartomeu było to, żeby Messiego zatrzymać. Więc w takim sensie Bartomeu faktycznie wygrał. Natomiast im dłużej o tym myślę, tym bardziej mi się wydaje, że w tej bitwie nie wygrał absolutnie nikt. Ani Bartomeu, ani Messi, ani nasz klub, ani Kules. Nikt. No tak, no ja się w pełni z tym zgadzam. Od razu uprzedziłeś drugimi, czyli że to Messi wygrał rozgrywkę, bo rzeczywiście ciężko szukać tutaj wygranych. Każdy coś stracił, każdy trochę przegrał. Moim zdaniem no, nie można twierdzić, że Bartomeu wyszedł obronną ręką. Rzeczywiście spełnił ten swój krótkoterminowy cel, to znaczy, żeby Messi nie odszedł podczas jego kadencji. Ale to był jego cały cel. Przecież jego za chwilę, czyli za niecały rok, jego już nie będzie. Jakie on może mieć inne cele? Ewentualnie jego celem może być to, żeby wprowadzić swojego tak zwanego, tutaj się to nazywa delfina, czyli swojego namiestnika, który będzie następnym prezydentem. Oby nie, ale to może być jego jedyny cel, bo jego osoby już nie ma żadnych. Ale nikt jeszcze nie powiedział, że ten cel został ostatecznie spełniony, tak? Bo Bartomeu będzie prezydentem, jak już wspomnieliśmy, no, do końca sezonu najprawdopodobniej. No do końca czerwca będzie. A Messi może 1 stycznia wyjść i powiedzieć, że podpisał kontrakt City obowiązujący od 1 lipca, więc wtedy i tak, nawet formalnie, bo to, że tak jest w istocie, że to Bartomeu jest prezydentem, za którego Messi odejdzie, czy przez którego Messi odejdzie, no to myślę, że nie mamy żadnych wątpliwości. Jeżeli tak się oczywiście stanie, natomiast to i formalnie może wyjść tak, że Bartomeu wcale nie musi kończyć tej kadencji jako prezydent Barcelony, który będzie miał w składzie Leo Messiego, tak? No 5 lat temu idąc do wyborów, Bartomeu szedł z hasłem, czy to nie było oficjalne hasło, żeby nie było, natomiast taka była prowadzona kampania, że to jest hasło triplet oraz tridente, tak? Czyli że po pierwsze świeżo po tych zdobytych 3 pucharach, w tym zwłaszcza Lidze Mistrzów, to była ostatnia Liga Mistrzów za jego kadencji. I ostatni finał w ogóle. Tak, i stridente, czyli z Messim, Neymarem i Suarezem, no i może się okazać, że żadnego z tych graczy na koniec kadencji w klubie już nie będzie. Już nie wspominając o tym, że oprócz tego tridente po drodze wypadali inni zawodnicy kluczowi dla tego projektu, jak na przykład Dani Alves, który też odszedł w bardzo złych stosunkach z zarządem i ostatnio też właśnie swoją bombę wypuścił, mówiąc, że to są ludzie niesłowni, niepoważni i że nie żałuję generalnie w wielkim skrócie tego, że odszedł do Juventusu. Ja zresztą na tym meczu z Juventusem byłem, bo my przecież ich trafiliśmy w Lidze Mistrzów, kiedy już Dani grał u nich dopiero świeżo co właściwie po transferze i nawet siedziałem na tym narożniku, gdzie Dani Alves biegał. Także jeden z moich ukochanych zawodników historii. No, być może najlepszy Brazylijczyk w historii Barcy, zaryzykuję takie stwierdzenie. Biegał w A konkurencja jest spora. A jest spora, dokładnie. Biegał w biało-czarnych pasach przy moim narożniku. Także dzięki Bartomeu naprawdę za to wspomnienie. Piękny to był mecz, nie zapomnę go nigdy, tym bardziej, że zremisowaliśmy 0-0. Kolejnym z tych mitów czy opinii, które też są wyrażane, jest to, że no Barcelona nic nie zyskała, czy jako klub już powiedzmy, no bo że wizerunkowo straciła, no to wszyscy wiemy i to nie jest żaden mit, tylko niestety najszczersza prawda. Natomiast pojawiają się takie opinie, że Barcelona straciła okazję, może trochę przez Bartomeu, żeby rozpocząć nowy projekt już bez Messiego. Tak? Czyli ci ludzie, którzy tak twierdzą, mówią tak, no ale można było Messiego wypuścić już teraz, zwolnilibyśmy 100 milionów jego pensji, pewnie City by zapłaciło kolejne 100 milionów, czyli dostalibyśmy już 200 milionów na dzień dobry i można by było jakoś tę drużynę przebudować, a nie trwać dalej w tym, co było i to, co nie działa od kilku lat, tak? Czy to w Rzymie, czy w Liverpoolu, czy w Lizbonie z Bayernem. Mhm. No dobrze, ale to w takim razie zacznijmy od tego, co wspomniałeś o tym, że City miałoby coś płacić. Jeżeli Messi był wolnym zawodnikiem, dlaczego City miałoby cokolwiek płacić? No tak, no to jest pierwsza kwestia. Więc to jest w ogóle kwestia bardzo wątpliwa. Tak. City tak. Cokolwiek było w stanie zapłacić. Jasne, natomiast nawet przyznając, że... Ale załóżmy, okej, okay, załóżmy, dobrze, załóżmy, że faktycznie mamy 200, 100 oszczędności z pensji Messiego, no, w przybliżeniu i 100 daje City, tak? Mamy tak. 200 milionów. No to ja bym chciał powiedzieć, że no po pierwsze, to ta 100 oszczędności z pensji tak czy siak się prędzej czy później pojawi,
więc tutaj nie ma co płakać, bo no Messi nie będzie tej pensji pobierał dożywotnio, więc spokojnie. Natomiast przede wszystkim przypomnijmy sobie, że ten zarząd już raz dostał, czy został zmuszony do tego, żeby zarządzić taką sytuacją, że odchodzi mu jeden z najważniejszych zawodników i dostajesz żywą gotówkę wręcz, którą możesz wydać. I to było, gdy PSG dało Neymarowi 222 miliony, żeby ten wpłacił je w kasie klubu. Tak? No i co z tymi pieniędzmi się potem stało, to już wszyscy wiemy. Więc ja naprawdę nie powierzyłbym temu zarządowi nawet euro, i wcale nie czekam na to, żeby oni dostali nie wiadomo jakieś środki. Wolałbym, żeby nie było tak, że Bartomeu wygra na loterii i uzna, że przyniesie się do klubu 100 milionów, bo moim zdaniem ten człowiek może zrobić jeszcze większe szkody z tymi pieniędzmi niż cokolwiek pozytywnego. Tak, ja dokładnie tak samo to widzę. To znaczy ja z Bartomeu nie ubiłbym muchy w kiblu, cytując jeden z polskich klasyków. Nie chcę, żeby on miał cokolwiek do wydawania. Im mniej wyda teraz, tym lepiej dla klubu, bo jest duże ryzyko, że rozwali to na głupoty. I takie 200 milionów euro prawdopodobnie też byłoby stracone. Tym bardziej, że każdy by od razu wiedział, że mamy te pieniądze i że musimy je zagospodarować, bo tak było w sprawie Neymara. Każdy klub wiedział, że te pieniądze nie mogą siedzieć na kontach, tylko muszą krążyć. Ja myślę, że pierwsze co by było, to byłby transfer Lautaro za 20 milionów i na kontrakt na 4-5 lat. To jest kolejny aspekt, na którym ja się zastanawiałem. Jestem w sumie ciekawy twojego zdania. Czy zgodziłbyś się z tym stwierdzeniem, że odejście Messiego mogłoby być dobre dla Barcelony rzeczywiście już teraz, jeżeli jednocześnie rzeczywiście nastąpiłaby zmiana władzy? I to, czyli jeżeli mielibyśmy przykładowo rzeczywiście dymisja, wybory, nowy trener wybrany przez nowy zarząd i Messi mówi, no nie, ja jednak dziękuję. Nie. Bo Messi nadal moim zdaniem jest najlepszym piłkarzem na świecie, a taki piłkarz się nie oddaje tak po prostu. Już pomijając całą kwestię, otoczkę marketingową i to, że wpływy z reklam i sponsorzy i że kibice, prawda, to zostawiam to. Czysto sportowo to jest nasz najlepszy zawodnik, więc w jakim wszechświecie trzeba żyć, żeby myśleć, że oddanie najlepszego piłkarza może nam wyjść na dobre. W jakiejś tam perspektywie kilku lat, tak, ale ja uważam, że Messi ma minimum jeszcze dwa sezony na bardzo wysokim poziomie przed sobą, więc dlaczego mielibyśmy go oddawać teraz? Ja oczywiście mam nadzieję, że on u nas w ogóle karierę zakończy i że tego tematu nie będzie, ale no jeżeli mamy już go oddawać, dlaczego w momencie, kiedy on jest nadal na topie? No nie pociągnął nas do pucharów, do zwycięstw w tym sezonie, ale to nie była tylko jego wina. Ja nie mam do niego pretensji za ten sezon, powiem ci szczerze. Zwłaszcza jeżeli no, widać, że głowę miał zaprzątniętą czymś innym też. Nie da się ukryć, że tak było. I że jakoś bił się z myślami przez cały rok z tego, co mówił, czy odchodzić, czy nie odchodzić. No i potem podjął decyzję, żeby odejść, a jak widać skończyło się odmiennie. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić odejście Messiego ze sportowego punktu widzenia, pod warunkiem, że nie byłoby to odejście do klubu grającego w Europie i bezpośrednio z nami rywalizującego, bo ja się boję nawet myśleć, co by było, jeżeli Messi by trafił do dobrze działającej maszyny i do trenera, który potrafi go ustawić, bo przykładowo na przykład w City, bo my moglibyśmy się nawet polepszyć, powiedzmy, że rzeczywiście optymistyczny scenariusz, Griezmann zostaje liderem zespołu, Dembele się wyleczy, Coutinho zaczyna grać, tutaj wszystko hulają młodzi, tak, Jansu czy Trincao i tak dalej, i rzeczywiście rabujemy i palimy. Natomiast Joga Bonito. Tak, spotykamy się w Europie z City, gdzie jest Leo Messi i nie widzę dalej tego pojedynku, szczerze mówiąc. Dokładnie. Nie chciałbym zobaczyć spotkania naszego z City, które by działało, bo by działało. No, to jest Messi, to jest taki piłkarz, że go po prostu wkleisz w dobrze działającą maszynę i on ci da puchary i zwycięstwa i bramki i asysty. Myślę, że oni by nas roznieśli, ale może na ligę hiszpańską to by starczyło. Liga hiszpańska nie jest aż tak wybitna ostatnimi czasy, żeby nie można było w niej konkurować. Być może, natomiast
schodząc na ziemię, zostawiając science fiction typu Dembele będzie zdrowy, to wydaje mi się, że mamy prosty wybór. Albo zostawiamy Messiego i konkurujemy cały czas o najwyższe cele i przede wszystkim o La Ligę, bo Messi daje nam cały czas ten poziom, poniżej którego on nie spadnie. Albo oddajemy Messiego, robimy tą przebudowę i może coś z tego wyjdzie, może nie, a może skończymy w Lidze Europy. No jasne, dlatego zobaczymy, co nasz trener planuje na najbliższy sezon. Teraz już wie, że będzie mógł liczyć na Messiego, powoli się klaruje, na kogo będzie mógł liczyć. Ja cały czas naprawdę czekam i to jest dla mnie największa zagadka. Co ma Koeman na myśli, mówiąc, że Griezmann nie grał na swojej pozycji w Barcelonie, albo inaczej, bo to, że on nie grał na swojej pozycji w Barcelonie, to ja też wiem. Ale pytanie, gdzie jest ta pozycja? No, jego pozycją jest bycie podwieszonym za na przykład dwoma napastnikami, tak jak gra w reprezentacji Francji na przykład. Tylko, że my nie gramy na dwóch napastników. Generalnie my nie mamy za bardzo środkowych napastników w tym momencie, bo przypomnijmy, że Suarez jest bliski odejścia. Plotki są takie, że już jest dogadany z tak zwanym Juventusem. No i pod kogo on miałby być podwieszony? Pod Fatiego? Fati grał na dziewiątce w La Masia, okej, tylko chłopak ma 17 lat. No właśnie, więc tutaj nawet już o tym chyba mówiliśmy, że ja osobiście uważam, że najbardziej interesującą kwestią i sprawdzianem dla Koemana będzie to, jak on ustawi ten atak. Bo jeżeli on będzie próbował grać jakieś tradycyjne barcelońskie 4-3-3, które wymaga klasycznej dziewiątki i dwóch naprawdę klasowych skrzydłowych, to na chwilę obecną nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego. Jeszcze trzeba gdzieś w to zmieścić Coutinho, Griezmana i Messiego, którzy w ten system się już nie wpasowują zupełnie. Zgadzam się w takim sensie, że będzie to jego dla niego duże wyzwanie. Czy największe? Nie wiem, bo ja się boję tak samo o naszą obronę, tak samo jak i o nasz atak. Nawet chyba bardziej obronę, dlatego że my w ataku mamy piłkarzy, którzy są klasowymi piłkarzami i mamy ich sporo. Liczę na Pedriego i na Trincao, jeżeli zostaną, to myślę, że dadzą nam jakość z ławki albo w rotacji, a w obronie cały czas tu się nic nie dzieje i jakoś nie słyszę tych plotek, żeby Eric Garcia już był podpisany i zaraz lada moment do nas przychodził, chyba że coś mnie ominęło. No nie słychać rzeczywiście i to też jest aspekt, który musi budzić no, zdziwienie być może, bo ciekawi mi bardzo, co Koeman zobaczył w juniorze Firpo, że stwierdził, że go zostawi jednak. Odejdzie tylko, jeżeli pojawi się masywna oferta za juniora Firpo. No. Myślę, że gdybym mógł to obstawić gdzieś u Buka, to raczej obstawiłbym, że się nie pojawi taka oferta. Gdybym był właścicielem jakiegoś klubu, to raczej nie wsiadałbym teraz w helikopter do Barcelony, żeby przywieźć z niej Firpo akurat z całej kadry, ale być może się mylimy. No tak, no dlatego to jest aspekt, na który też trzeba zwrócić uwagę, że no niedawno przyjęliśmy 8 bramek w jednym meczu, no, co jest totalną abstrakcją, bo wygląda na to, że w pierwszym meczu nowego sezonu cała linia defensywy wyjdzie dokładnie tak samo jak ostatnio, zmieni się bramkarz, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że Ter Stegen ma kontuzję, a na dłuższą metę będzie... Czyli zmienimy de facto się na minus. No właśnie. Więc... Super. Nie, musimy sobie robić jakiś kącik, chociaż na koniec, żeby jakieś optymistyczne informacje przekazywać. No Artur był... Kącik optymistycznych informacji. Imienia Artura Melu, tak, on był humorystyczny. Proszę bardzo, kącik optymistycznych informacji. Arturo Vidal jest bliskie odejścia do Interu. Mówisz i masz. Dla mnie to jest jedna z najlepszych informacji. Ja wiem, że wielu kules będzie za nim tęsknić, bo on dawał nam tak zwane cojones i strzelił trochę ważnych goli. Super. Ale to nie jest pomocnik dla nas. Co było widać na przykład w tym meczu z Bayernem, kiedy to mieliśmy kontrolować środek pola dzięki Vidalowi. A dalej się będziesz tak cieszyć, jak się okaże, że w dniu, w którym odejdzie Vidal, przyjdzie Wijnaldum? Wolałbyś już zostawić Vidala, jakbyś miał opcję, czy zamienić go na Wijnalduma? Pomidor. Myślę, że Wijnaldum będzie lepszy z takiej perspektywy, że jest troszeczkę młodszy i jest Holendrem i zna się z Koemanem. Więc jeżeli, mówię, tak jak w poprzednim podcaście, jeżeli to ma być autorski projekt Koemana, bo ma być, no to niech on bierze takich piłkarzy, jakich chce. Już jeden mu uciekł, Van de Beek, do Manchester United, więc teraz powiedzmy zajmujemy się opcją B. No cóż, zobaczymy
jak się to będzie w Mercado układać. Rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, Suarez prawdopodobnie jest na wylocie, Vidal prawdopodobnie jest na wylocie. Słyszymy, że do nas z kolei miałby trafić duet, który polskim kibicom jest dobrze znany po wczoraj, zwłaszcza bo my nagrywamy w sobotę, a wczoraj był mecz Polska-Holandia, gdzie grali między innymi wspomniany już Wijnaldum oraz Memphis Depay. No i jak ci się podobał Depay, bo słyszałem, ja nie oglądałem tego meczu, byłem na wakacjach w Lloret de Mar, takich jednodniowych. Napisałeś pamiętniki? Nie napisałem pamiętników z wakacji, ale powiem ci szczerze, że ze względu na tą pandemię domyślałem się, że będzie tam bardzo mało ludzi i musiałem to zobaczyć. Jak wygląda latem puste Lloret de Mar i no, naprawdę surrealistyczne odczucie, także polecam każdemu, jeżeli ma taką możliwość, żeby to zobaczył. No więc wracając do tego meczu, Depay, obstawiam, wyglądał jak Maradona za najlepszych lat na tle naszych piłkarzy, czy nie? No dobrze wyglądał, nie da się ukryć, że dobrze wyglądał, natomiast też no, można spuścić zasłonę milczenia nad ogólnie tym meczem, bo my wyglądaliśmy trochę tak, jakbyśmy chcieli dotrzymać do karnych ten remis, ale których oczywiście by nie było, a potem, że 0-1 też w sumie nie jest źle, bo nie jest taki straszny oklep, więc... No nie jest. Nie. Ważne, że nasz selekcjoner jest zadowolony. Także idziemy w dobrym kierunku, bo tylko 0-1, mogło być coś więcej, niech tak będzie. No więc Depa, a jak wygląda w takim razie Wijnaldum? No, Wijnaldum też wyglądał nie najgorzej, przyznam szczerze. Wijnaldum grał przede wszystkim bardzo wysoko, tak? Bo to też trzeba zwrócić uwagę, że większość ludzi no, jednak kojarzy Wijnalduma z Liverpoolu, gdzie on był tym jednym z trzech środkowych pomocników. Jeżeli chodzi o to, jak on grał u Kumana i może to jest, dlatego też trochę to powiązałem z odejściem Vidala, tak? No, bo nie da się ukryć, że Vidal grał z reguły wysoko, grał nawet jako ten zawodnik, który wchodził ewentualnie w miejsce dziewiątki, tak? I tak samo było w przypadku Wijnalduma. Wijnaldum za Kumana, nie mam teraz statystyk przed sobą, ale wykręcił chyba liczby na rzędu 10 bramek w 17 meczach, w których zagrał w reprezentacji za Kumana, więc trochę tych bramek rzeczywiście dał. Tak, i chyba do tego jeszcze 3 asysty, jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie, więc liczby są imponujące, natomiast on tam rzeczywiście robił za taką powiedzmy, fałszywą dziewiątkę czy zawodnika z środka pomocy, który będzie wbiegać. Natomiast ja jestem sobie w stanie wyobrazić no, co najmniej kilku zawodników. Jeżeli Koeman chce kogoś takiego mieć w zespole, no to fajnie. Natomiast mógłby to być Coutinho, mógłby to być na pewno Riqui Puig, mógłby to być Monchu ewentualnie. Pewnie mógłbym dalej wymieniać. Więc nie wiem, czy na pewno jest konieczne to, żeby to było przeniesienie 1-1 tego z reprezentacji Holandii. Tak. Nie, myślę, że tu cały czas chodzi o danie partnera Frankiemu, żeby on miał z kim grać, z kim się zna, z kim się dogaduje przede wszystkim, bez problemów. Myślę, że to o to chodzi. No, miejmy nadzieję, że się nie przekonamy, gdzie będzie Wijnaldum grał w Barcelonie, bo po prostu nie będzie w niej grał. Ale... Ostatnie doniesienia są takie, o Wijnaldumie to wiele nie ma na razie, ale ostatnie doniesienia są takie, że tego Depaya chyba podpiszemy za 25 milionów. To podał któryś dziennikarz z Włoch i Albert Rogge z hiszpańskich dziennikarzy. Także dwa źródła potwierdzają, że Depay już jest praktycznie fichado. No cóż, zobaczymy. Ja, jak już mówiłem wielokrotnie, nie uważam, że nam akurat wobec zwłaszcza pozostania Messiego w ataku brakuje ludzi, tylko brakuje nam pomysłu, jak tych wszystkich ludzi ustawić. Ale może Kuman ma jakiś inny pogląd na to, więc poczekamy i zobaczymy, co wypuści. Wracając do tego tematu głównego, czyli Messiego, ja mam wrażenie, że Messi naprawdę ten sezon przeżył mocno i także pod względem osobistym, jeśli chodzi o kwestię pandemii, która tutaj no, w Hiszpanii cały czas jest ciężką kwestią i on zresztą sam wspomniał o tym, że nawet tam użył tego stwierdzenia chyba wirus de mierda, czyli że pokonamy ten gówniany wirus, coś takiego padło w tym wywiadzie. I on też, co mi się spodobało, bardzo pokazał takie swoje ludzkie oblicze, że powiedział, że nie jest hipokrytą i wie, że są ludzie, którzy mają dużo gorzej, bo na przykład potracili swoich bliskich, bo potracili inne rzeczy, na przykład swoje biznesy, prawda? Więc on nie jest hipokrytą, no ale no, dla niego, jako osoby, która
żyje z emocji, żyje z kibiców, to też wcale nie jest wykluczone, że jego poziom też był bardzo obniżony przez to, co się działo na trybunach, czyli nic, czyli cisza. Nie da się ukryć, że też jest to, na pewno był to moment, w którym zamknięty 2 miesiące w domu, niezależnie od tego, jaki on był luksusowy, Messi miał sporo czasu na przemyślenia. No i wymyślił w końcu to, co wymyślił, tak, że jednak chce się z Barcelony wynieść, chce odejść. A że się tak nie stało, no to już zupełnie inna historia. Miejmy nadzieję, że to będzie wręcz scenariusz filmowy, że Messi, nawet jeżeli ten najbliższy sezon miałby być jego ostatnim, to będzie to jeden z najbardziej spektakularnych w Barcelonie. Wybory będą na szczęście, nim się to okaże, więc nie grozi nam powtórka z 2015 roku i to, że sukces sportowy będzie w dłuższej mierze tragedią dla klubu, więc pozostaje liczyć na to, że rzeczywiście ten sezon będzie już po pierwsze normalny pod względem organizacji, a po drugie wyjątkowy w stosunku do ostatnich pod względem sportowym. No ja mam nadal nadzieję, że mimo wszystko to nie będzie tak, że wybije 1 stycznia i się okaże, że już wszystko jest pozamiatane i że Messi już podpisał na przykład City czy z innym PSG, tylko że faktycznie chociażby poczeka do tego marca ze swoją decyzją i zobaczy, kto w tych wyborach wygra. I miejmy nadzieję, że wygra je czy Victor Font, czy Laporta i że Messi zostanie. To znaczy, to jest moja oczywiście opinia, bo ja, tak jak mówię, chciałbym, żeby Messi tu karierę skończył, ale nie możemy wykluczyć, że faktycznie będzie tak, że 1 stycznia bach i po sprawie już, niezależnie od tego, co się będzie działo. Tak? Znaczy, powiedzmy sobie też szczerze, że Messi, podejmując taką decyzję, zagwarantowałby sobie spokój w tych ostatnich miesiącach w Barcelonie. Tak? To znaczy, byłaby już znana jego decyzja, ona rzeczywiście byłaby nieodwracalna i nikt by mu, za przeproszeniem, nie truł dupy w tych wyborach, gdzie on zamiast skupić się na piłce w tym marcu czy w kwietniu, musiałby chodzić i mówić: no nie, temu wcale nic nie obiecywałem, temu też nic nie obiecywałem i tamtemu też nie, tak? No bo wiadomo, że jeżeli nie będzie wiadomo, jaka jest decyzja Messiego, to każdy z kandydatów będzie mówił: ja wam zostawię Messiego, tak? Tylko mnie wybierzcie. Tak, ale to już się w ogóle zaczęło, nie wiem, czy zauważyłeś, bo wczoraj Victor Font dokładnie to, co powiedziałeś, zatweetował. Już Messi stał się kartą przetargową, więc z tej perspektywy to faktycznie no, nie zazdroszczę mu. Tym bardziej, że media hiszpańskie są szalone. I jeśli chodzi o ten spokój, o którym wspomniałeś, to jest też ciekawe, bo on tego spokoju nie będzie miał. Jeżeli w ogóle wszystko, co robi Messi, jest pod lupą, prawda? Myślę, że się zgodzisz ze mną. No a w tym sezonie to będzie wszystko razy dwa. Będzie każdy jego gest będzie analizowany po 100 tysięcy razy i przez wszystkich dziennikarzy i na Twitterze, i na Instagramie i tak dalej. I wszystko, wszyscy będziemy próbowali dojść do tego, czy on już tą decyzję podjął, czy nie. I tak będzie do co najmniej stycznia. No właśnie, więc ja się obawiam tego scenariusza, że Messi w styczniu powie jednak, że odchodzi, bo jest on w miarę prawdopodobny właśnie dlatego, że gwarantuje mu spokój i gwarantuje klubowi też mimo wszystko spokój, bo każdy wtedy prezes czy prezydent ma obowiązek przedstawienia tego, jak widzi Barcelonę bez Messiego, a nie tego, co zrobi, żeby Messiego zatrzymać i na tym temacie się prześlizgnąć. Tak? Dokładnie. Okej, Michał, mamy jeszcze jakieś tematy? Chyba nie, no zdominował na tym Leo 3 ostatni podcasty, nie da się ukryć, ale o tym można by było gadać i gadać i gadać, więc... I będziemy jeszcze o tym gadać i gadać i gadać, na pewno, to nie jest wcale koniec, więc do tego tematu na pewno wrócimy, a póki co w takim razie dziękujemy wam za to, że byliście z nami. My specjalnie nagraliśmy ten podcast troszeczkę później, nie na gorąco, wczoraj po wywiadzie, tylko żeby dać sobie właśnie ten jeden dzień na uporządkowanie tego, co w nas siedzi, i żeby przemyśleć to na zimno trochę, chociaż chyba nie do końca jeszcze nam się udaje, co? Na zimno, tak? Jeszcze za wcześnie. Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że jeszcze trochę mija czasu, żeby sobie to był taki moment, te 10 dni to było takie życie, cały czas odświeżanie newsów, czy coś się pojawi i tak dalej, a teraz dopiero powoli to ciśnienie schodzi i myślę, że wnioski mogą się też zmieniać, jeżeli... Tak, ja mam dokładnie tak samo. Jeszcze te protesty tutaj pod Camp Nou, te relacje, te wszystkie media, wywiady, ten szum, ja się czuję jak koń po westernie. Powiem ci, że po tych 10 dniach to przydałyby mi się jakieś wakacje, no ale
zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. W każdym razie my się na wakacje nie wybieramy, to znaczy za około tydzień będziemy znowu z kolejnym odcinkiem u Was. Dokładnie, polecamy się więc. Dzięki za słuchanie i do następnego. Wiskal Barsa, cześć. Majcie się.